Najczęściej wyznania ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, mówią o spokoju, miłości i świetle, które dodawało otuchy. Często ludzie mówią także o spotkaniach z bliskimi i bólu, który odczuwali, bo wiedzieli, że muszą wrócić na ziemię. Jednak czasami opisy przeżyć z tamtego świata są o wiele bardziej przerażające. Właśnie taką historię opowiedziała Angelika Mora, która twierdzi, że mając 18 lat, przeżyła śmierć kliniczną. Co jednak najstraszniejsze, kobieta nie czuła ciepła i szczęścia, ale wręcz przeciwnie, strach i rozpacz. Mora miała trafić do piekła, w którym widziała setki postaci, które cierpiały udręki w ognistym jeziorze za swoje grzechy, których nie żałują. W tym wymiarze widziała także ciemne postaci, które głośno się śmiały i sprawiały, że ból udręczonych ludzi stawał się jeszcze silniejszy. Historia Angeliki jest o tyle inna od reszty opisów piekła, że kobieta mówi wprost, kogo widziała w tym strasznym wymiarze. Mora wyznała, iż pośród płomieni ujrzała króla popu Michaela Jacksona, który miał sprzedać swoją duszę diabłu za sławę i pieniądze. Co więcej, taneczne ruchy, które wykonywał piosenkarz, miały być w rzeczywistości mrocznymi gestami, przez które gwiazdor wpływał na swoich fanów. W piekle widziała też meksykańsko-amerykańską piosenkarkę Selenę. Angelika słyszała głos Boga, który stwierdził, że wiele z gwiazd tutaj trafiło, bo wyrzekło się dobra i ofiarowało swoją duszę w zamian za sławę. To jednak nie koniec osób, które Angelika widziała w piekle. Pośród siarki i dymu kobieta ujrzała jednego z ostatnich zmarłych papieży, który miał tu trafić przez swój brak wiary w piekło, a także zbyt duże przywiązanie do pieniędzy. Bóg przekazał kobiecie, aby opowiedziała o tym, co tu widziała, i dzięki temu pomogła w przemianie ziemi,